Punktualnie 23 zaczynamy magazyn Dzień po dniu. Marta Kloss, dobry wieczór. O czym powiemy w programie? Wygrywa z Marine Le Pen i zostaje na drugą kadencję. Emmanuel Macron wygrywa francuskie wybory prezydenckie i jest pierwszym od 20 lat prezydentem, któremu udało się to osiągnąć. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka. Ratownicy mówią, że idą po swoich zaginionych 6 kolegów i zapewniają, że będą prowadzić akcję tak długo, dopóki ich nie znajdą, a to już 44. godzina tej akcji. W atmosferze strachu i spadających bomb w Ukrainie dzisiaj Wielkanoc. Są ranni, są zabici i są relacje tych, którzy święta spędzili w schronach. A na koniec sport i królowa, która jest tylko jedna na kortach, to Iga Świątek. I takie były te pierwsze słowa wygranego Emmanuela Macrona i Marie Le Pen. A w tych wyborach Francja była podzielona jak nigdy wcześniej. O tym, jak ten wynik wyborów został przyjęty w Paryżu, pytamy Dagmara Kaczmarek-Szałkow. Witaj Dagmaro, powiedz proszę, jakie są pierwsze komentarze po tej wygranej? Tutaj na polu marsowym komentarze były oczywiście tylko i wyłącznie pozytywne. Tu była euforia, rozumiem, że to już koniec. Tak, w tej chwili już gasną światła, choć wieża Eiffla za mną chyba jeszcze się świeci, tak, to te światła, które ją oświetlały od strony mediów, dziennikarzy i dziesiątek kamer, które tu się znalazły, powoli gasną. Marek Szałkow w stolicy Francji, Dagmaro, bardzo dziękuję. Wygrała proeuropejska i prodemokratyczna wizja Francji, mówią komentatorzy. Gratulacje prezydentowi złożyli już w kontekście przyszłych relacji. Stolicą jest również Waszyngton, z którą połączymy się teraz. Piotr Kraśko jest z nami. Piotrze, powiedz, jakie znaczenie dla francusko-amerykańskich relacji ma ten wynik wyborów? Ta akcja trwa, będzie trwała rano. Kolejne informacje, a zatem Pawle, za teraz bardzo dziękuję. Do zobaczenia rano. Alarm przeciwlotniczy niemal w całym kraju i apel władz o niewychodzenie z domu. Tak mija wielkanocna niedziela w Ukrainie. W obwodzie połtawskim spadło 5 rosyjskich rakiet. Kolejny raz ostrzeliwany był też Mariupol. We wczorajszym ataku na Odessę zginęło 8 osób, w tym kilkumiesięczne dziecko. Tomasz Pupiec.